Siemanko, siemanko, jestem Warta, ze mną z Bobyx! Elo, 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 elo! Elo, witajcie na Legacy! W dzisiejszym odcinku jest zgodnie z obietnicą... spadnie mały kurczak. Juuu! Wolność! A tylko dziura by się zrobiła. To wy tam domknięci. Halo! Wpuśćcie mnie do moich rodziców! Do mojego domu mnie wpuśćcie! Co się gapisz na Optifine? Wpuściłbyś mnie do tego domu! A ty co tam z lewej? Halo! Kozak taki? No to dawaj na klepę. Nie bij kurczaczku. Jak się obrócił? To się to nie wyglądało. Właśnie tak widziałem. Tak. No taki kozak do tego... O, uciekł. Kozak no to chodź, ja wyciągam widły. No to... No i pakuj się tam. No i w domu, halo. Dobra, słuchajcie, żeby usunąć tego obsydiana, będę potrzebował wpisać komendę fly. I zaznaczyć ten cały obsydian adminowską komendą, ale potem był ukryty adminowską. Ja mam szybki kill off, to okay. Muszę to wykopać. Nie, 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 nie kopasz, nie? Bo tam jest teraz miliard złych potworów. Oh. Expand 5 dom. Dobra, Bobix, czy jesteś gotowy na. No, dawaj, szybko, no. Na no, wyjaśnienie. Ja patrzę, albo nie patrzę, czekaj. No. Nie patrzysz? To czy ja też nie patrzę? No, nie patrzę. To wiem. To chodźmy tutaj do siebie. Dobra. O, zamknij. Chodź tutaj, schowajmy się tutaj. I czekaj. Musisz zatańczyć taniec piorunów antyobsydianowych. Uga, buga, uga, buga, uga, buga, uga, buga, uga, buga, uga. Jeszcze twerka zrobię. O, powinno zadziałać. I tak o. Dobra. Już? No. To idę patrzeć. Czy jesteście gotowi na domek? Co to jest? Ty, kochawira fajna. Mi się jeszcze ten obsydian stał. Z drabinkami będzie. Nie, no tutaj, ale, o. Jak ja mam teraz, ale co? Cześć, bym się tu jeszcze, mi się ten. Idę do domu. Dobra, cofam to, co powiedziałem, nie? Żartowałem. Ja mówiłem, że to będzie genialny troll. Słuchajcie, to jest mój osobisty projekt klaustrofobia, projekt szała z drabinkami. Co to jest za chata? Bo w środku nie ma miejsca. Nawet jak będę chciał łóżko postawić, to... To u góry będzie. Ja ci mówiłem, że będzie troll z drabinkami. Kawira. To myślisz tu. No, se tu pobudujesz, tu se zrobisz tego, se ten, tak. Tu masz więcej miejsca. Tu masz więcej miejsca. Proszę, tu możesz sobie pokoik dowalić. Proszę bardzo. A to drogi. Idę do jaskini. Zobacz, se tu mieszkę. Bobik, ale to jest twoja wina, słuchaj. To moja wina. Mówiłeś, że zbieraj drewno, nazbierałem. Weź tu mi... Czekaj. Tu mi się światło zbagowało. Jeszcze krzywo jest ten dom. Co krzywo? No... No krzywo, czemu tutaj jest wejście na przykład? Po co nam wejście z tej strony? Skoro tu jest tu twoje jakieś katakumby, to nie potrzebujemy wyjścia tutaj. Mamy wyjście, słuchaj. Z wyprawy jakiejś wracamy. Słuchajcie, to wracamy tędy. Do tamtego lasu. W sumie też mamy wejście, ale popatrz. Chodź na farmę. No. Ej, tu z każdej strony jest wejście. No, tylko z tamtej nie. Ale spokojnie, to jest przewidziane. Słuchaj, wracamy sobie stamtąd. Mamy tutaj wejście. Wracasz sobie stamtąd. Masz tam wejście. Wracasz sobie z tego miejsca, gdzie mieliśmy tutaj tę jaskinię zrobić. Ja trochę zakopałem, trochę teren tutaj wyrównałem, jak widzisz. Znaczy no, nie licząc tego, co mówiłem, że trzeba będzie zadeditować. No i tutaj też przejście mamy, czyli do tej jaskini będzie można tutaj zrobić ten. No słuchaj, z tej strony nie ma, bo stwierdziłem, że tutaj są katakumby i to jest tył domku i tutaj można coś innego zrobić zamiast wejścia, bo to bez sensu mieć wszędzie. Ale chodź do tu. Naprawiłem. Co ty naprawiłeś? Czekaj, odświeżę sobie teksturpaka. F3 plus T tym razem? Nie, też nie działa. Nie wiem, kurde, tu mi się światło zbagowało. Dobra, nieważne. Ale tutaj, jakbyś chciał zrobić, to popatrz. Wystarczy, że wywalasz tutaj. To, albo to i masz taki sam schemat.
i możesz sobie tutaj wejście, wyjście, słuchaj, zrobić. Ty, trochę światło się odblokowało, weź porzucaj. Nie, no to tak nie działa. Halo, czemu... Czemu tu się światełko zbagowało? Przez ten obsydian, ale spokojnie. Wiem. Spawn. A to jak kliknę. Back. O, działa, dobra. Działa. Myślałem, że jak kliknę, to się rozszerzą te pomieszczenia. Nie, no bo słuchaj, pytałem się, czy to ma nam się tutaj zmieścić? No to wiesz, jakie tu chaty mogłeś wybudować, jaką myśmy mieli slash home? Ej, halo, chciałem, żeby to wyglądało, niekoniecznie, żeby to było funkcjonalne, szczególnie, że robisz tam z tyłu, chodź. No. Szczególnie, że tutaj z tyłu, o, tutaj, ty w tym miejscu robisz jakieś magiczne rzeczy, gdzie tutaj można zrobić wyrąbanie, ogromny magazyn, także... Tu by były rzeczy pod magazyn. Robiłeś jakieś tutaj wejścia, wyjścia. Tutaj można sobie porobić pokoje. A domek to będzie nasza taka wizytówka, słuchaj. Widzisz? Bo wygląda, no według mnie fajnie. No fajny jest. Gorzej ze środkiem. Ale środek też da się zrobić, słuchaj. To przede wszystkim to ma wyglądać. To ma wyglądać z zewnątrz, w środku. No tu elegancko pasuje, tu elegancko. A w środku to jest twoje zadanie, bo sam chciałeś w środku robić. No, ja nie wiem. Się ugadaliśmy parę odcinków temu, że powiedziałeś, że w środku robisz, to stwierdziłem, a, dobra. Tu mi dałeś tu parę do popisu, ci powiem, nie? Kruci. To jest taki śmieszny, dobrze, po prostu. To ja mogę obraz dać jeden, czekaj, tutaj dam drugi. Tu możemy dywan postawić. To jest po prostu, to jest jeden z lepszych troli na Bobiksie. Pamiętam, jak cię trollowałem w jednym odcinku, co ty taki nieogar biegałeś. To według mnie jest lepsze. No tak u tego patrzy, ale Chawira. Trochę, no. No elegancko, nigdy jak nam sąsiad jakiś wejdzie, to popatrzy, ole moją Chawirę. Nie musi wiedzieć cała wizja, tam w środku nic nie ma. Ej, ale słuchaj, nigdy nie widziałem domku, że tak powiem, dużego domku, który dalej byłby, dalej by działał jak szała z drabinkami tak zwany. Bo słuchaj, jest kobl, jest. Drewno, a że ładny domek, a drewno, deski są, no nie? Drabinki no. W środku są. I słuchaj, szała z drabinkami, wersja, kurde, ultimate. Bo dalej nie ma w środku miejsca, ale wygląda. No mówię, jak ktoś tu przyjdzie, patrzy, o, kochowiry zrobili, wo, po zacie se, jakby zaczął do środka, to by się zdziwił. Tak ci powiem, tak, że generalnie będzie... najwięcej miejsca byłoby tutaj, jak jest tam ta wieżyczka, no nie? No. Ale zamurowałem. Ma być ciasno. Aha. Tak. Nie, po prostu... Ej, jestem zadowolony z tego domu, słuchaj. Bo jest zarąbistym trolem. No po prostu jest genialny. Jest według mnie genialnym domkiem, który się spełnia w trollowaniu i to nieźle. Po prostu idealnie pasuje pod mój kanał ten domek. Jest po prostu perfekt. Perfekcyjny dom. Dobra. Dobra. Ja myślę sobie, tak, że pomijając tego trola, to patrz, mamy tutaj bardzo dużo fajnego miejsca, jeśli te skrzynie już zabierzemy i kurczaki stąd. I tutaj, bo no. Można coś fajnego właśnie odwalić w tym miejscu dookoła, bo jest potential, czy jak to by nie powiedzieć. Właśnie, tam zatkałeś tego tam dochta? No patrz. Dobra, gitarka. A nawet nie widać, gdzie było. To git. Także tutaj ogarnąłeś, tak jak mówiłem, to spoko. No, także słuchaj, trzeba będzie ten magazyn wreszcie zrobić. Czy tam ogarnąłeś jakieś miejsce na magazyn już? Widziałem, że nie. Gdzie, tu? Magazyn? No tak, no u ciebie miał być magazyn. No to tutaj magazyn, paho. No dawaj. Tylko to ja nie skoczyłem tutaj, bo tu jeszcze ściana musi być i do przodu poszerzyć trochę. No, miał live'a robić, miał coś pokminić, miał teren wyrównać, sam musiałem wyrównać. Nie patrz. Już pamiętam, dlaczego tu nie skończyłem. To nie skończyłeś. Co to za skrzynie, nie patrzyłem. Ej, tam ktoś coś buduje, jakąś homę. Nie patrz, ja tu robię. Czekaj, bo ja flyer nie wyłączyłem w końcu. Ja widziałem. Torpedą. To była inspekcja, to była szybka inspekcja.
A że tutaj coś robi? Na pewno będziemy miał więcej miejsca od nas, tak ci powiem. Tam też jest jakieś co, to jest, pa, tam ma jakieś... Ale to już było, to już akurat tam, było. Tam jakaś tabliczka jest. Vertes, oddaj teren. Czekaj. Ja próbuję czytać. Ale nie widzę, za daleko, halo. O nie, no co się robi? Tu ktoś nam próbował szturm zrobić, łódką przypłynął na... Czekaj, bo ja myślę, jak to możemy powiększyć. Chyba nic. A to jak chcesz, to i tak... To i tak nam w sumie, tak ci powiem, że zależy na tym, żeby to w środku wyglądało, bo z tamtej strony raczej nie będziemy wychodzili. Ach, a nawet jeśli, to po prostu tam później się teren poprawi, to jest tak. Akurat poprawianie terenu to jest dla mnie jak najmniejszy, że tak powiem, kłopocik. Kłopocik, no i co mamy jeszcze? Tutaj teraz? Co jeszcze, bo mnie czas gonił z tym domkiem, tak ci powiem. To nie zrobiłem żadnych tutaj, żadnych ścieżek, żadnych ozdóbek wokół domku, to też się zrobi. I na spokojnie. Póki co chciałem po prostu już wreszcie pokazać, bo ile odcinków bez domku, halo, co jest? Kiedy domek zbudujecie? No to mamy domek, elegancki. A tak ci powiem, że ja tak wnętrznie lubię dekorować, po prostu w poprzednim moim survivalu z 1.8. Ja w ogóle w środku nic nie zrobiłem. Tak po prostu zawsze mówiłem, a później. To poszła kmina, a to zrobię taki domek, że nie będę musiał się tym martwić. O. No, ja wyszło. Git. Tylko ja tutaj przedłużam teren. Ty, bo popatrz, bo... Ej, mam pomysł, chodź tutaj do tego pomieszczenia. No. Bo popatrz, bo tutaj będziesz się tutaj zastanawiał, co robić. Tu jest też ograniczone miejsce. Tutaj można zrobić coś innego niż magazyn w tym miejscu. A popatrz, chodź. Ale za to tutaj robiłeś jakieś takie jakby wejście, no nie? To tutaj można zrobić jakieś zejście na dół fajne i tam porobi się właśnie jakieś magazyny, jakieś takie rzeczy do alchemii, jakieś takie ciekawe, fajne sprawy, to można tutaj właśnie pokminić. No widzisz, w dół możemy kopać... A tu zrobimy taki mały magazyn, ale że tu będzie taki opuszczony i to będą pajęczyny na przykład u góry gdzieś wisiały, jakieś takie dziura w desce, wiesz co chodzi. Mhm. Spoko. To będzie można kminić, to będziesz musiał się zastanowić, jak to fajnie zrobić. A tu po prostu by się zrobiło to takie, nie wiem, schodki w dół, żeby to tu w dół schodzić, wiesz? No wiem, o co się schodzi. Mhm. I tam by się przydało jakieś takie zaczarowane wejście, wiesz? Takie jakieś kozak zaczarowany, że tam wiesz, niby jakaś... No, wiesz, jak już tutaj mówiłem, że jakaś kurde jaskinia magów, wieża magów, to właściwie wieżę też trzeba będzie zrobić, to będzie większe od domku przede wszystkim. No to ja wiem, że jestem specjalistą, to ja mogę nawet raz się zrobić. No i dobra. No i okay, tutaj by się zrobiło właśnie tam zaczarowane jakieś wejście. Nie wiem, czy to coś można z pistonów ogarnąć, że jakieś magiczne sprawy trzeba tam zrobić, żeby wejść. A, to nie mogę zrobić, bo nie mamy stonebricków. My się nam przydały stonebricki i to dużo. Oteo? O te, co tutaj korzystałem? No takie. No sorry, że wszystkie zabrałem, no potrzebne były. A. Bo tak to byśmy tutaj zrobili, pa, po jednej stronie wieżę, tu o tam, no. Na tej górce. Mhm. No i na tej górce. A dwie wieże? No. I takim mostem je połączyć fajnym. Tak, taki zwisający. Mhm. Słuchaj, gdzieś widziałem ten motyw, może w Gotiku. Chociaż nie wiem. Nie, ja kiedyś na działce miałem tych. Nie, mucha tu jest, idź stąd, mucho. Ja teraz... Ej, to muchę musimy jakoś nazwać, słuchajcie. Dajcie propozycję, jak nazwać muchę, która nam wiecznie wraca. Właśnie, to jest jakaś wracająca mucha, ona czasami się klonuje, przychodzi z... No nie. O, dobra, wróciłem mi kratki. To jest tak zbugowane. No to... Mucho! O. No, nie chcę tego. Mucha i mózg, to niezły żart. To nie mózg, to membrana. Pogromcą muchę. To masz. O, ktoś jeszcze jest na serwerze. To dawaj spać, może zadziała. Jak dwie osoby będą. No patrz, nie śpi, no. Jedna osoba na serwerze i nie śpi, no. Kurde, zaraz ban, powód nie spał. Idź spać. Idź. O, poszedł. O nie, nie poszedł. Czekaj, spróbujmy, zobaczymy, czy pójdzie. Nie. Dawaj go wyjaśniamy, słuchaj. No i mu bana na raz. Nie, ja nie będę taki. Mam kilka kont.
Nie, to jest akurat powód do bana. Nie, nie będę taki zły. Na odcinku. No, dobra. Słuchaj, Bobiś, to w dzisiejszym odcinku pokazaliśmy domek. To w kolejnym się zajmiemy tym magazynem, przekopiemy w dół. To będzie można rozkminić. I od razu się zrobi wieże. Jakieś takie zrobimy tunele, tam labirynty i będziemy tylko my znali drogi jakieś. Do sąsiadów się przekopiemy? Nie, ogólnie takie labirynty, bo to wiesz, czarodzieje i tak dalej, no, magowie, to wiesz, znają swoje ścieżki, no nie? W podziemiach będziemy mieli takie jakieś swoje, wiesz, tam... Takie pokoje z rozkminami różnymi, no nie? Z badaniami magów, no. I tam, wiesz, jak ktoś by nie był od nas i by tam wszedł, to by mógł się zgubić w takich tunelach, słuchaj, jakoś to tak zrobić, żeby się gubili. I pułapki tak, tam tak, zrobimy. Tak. I to by było kozackie. Wiesz, że ubija, jeszcze itemy zgarnia, no nie wiesz, że te lejki. Mamy akurat dwa lejki. Bo nam tutaj wchodzą do domu, to no. Sobie wejdą do labiryntu, jelo, nie macie itemów, XD. No i spoko, to będzie kozak. Także no, mamy pomysły, działamy dalej. To słuchajcie, to my w tym momencie wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Wybierzcie nazwę dla tego domku. Czy to jest projekt Klaustrofobia, czy szała z drabinkami pro? Pro szała z drabinkami. To jest trochę genialne. To co? To tyle. To dzięki za łapki w górę. Zapraszam na Instagram oczywiście. Na razie, cześć. Hej, hej. Cześćka. Cześć.